ale numer, ja się naobierałem dzisiaj z myślą, że jest zimno, a tu wychodzę z domu, podmuch ciepłego powietrza, dobrze to wróży, przygrzało słoneczkiem, to może ten lód na ścieżkach stopniał. Zaczynamy dzisiaj od galerii Kazimierz, a dawno tam nie byłem, chyba 3-4 ostatnie jazdy, ani jednego zamówienia z galerii. Na Starowiślną 23A. Kurde, ale ludzi wyszło z domu. No jest naprawdę dzisiaj ciepło. Za godzinę, półtorej będzie słońce zachodzić. To ciekawe, czy bardzo temperatura spadnie. Wiatr też jakby się uspokoił. Ale dałem dupy, nie wziąłem saszetki z pieniędzmi. Muszę się jakoś teraz szybko wrócić do domu. Dobry? Haka. Haka, okej. Ja mam haka, ale podobno jeszcze nie gotowy. Ktoś już zaczął robić chyba, ale... nie haka, tak? No, haka. Czekaj. Aha, no dobra. Dzięki. No i dobra, trzeba będzie trochę nagiąć przepisy i pojechać na Starowiślną przez Zabłocie. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? A coś tak czułem właśnie, coś mi jest za luźno pod brzuchem. Myślę, kurwa, schudłem tak, czy jaki chuj? O Boże. Kurwa, ale banda jedzie. Same wolciaki. Kobita na czele, motocyklista na końcu. Kurwa, jeszcze rozumiem tych na elektrycznych rowerach, że założą ten kask na motor. Ja sobie nie wyobrażam jeździć w full face na rowerze bez wspomagania. Ostatnio założyłem ten z hulajnogi, pojechałem do lasu, to myślałem, że się uduszę w nim. Co on tam jako taką wentylację ma, jak się go w linie założy, ale kurwa, na motor. Z tą szybą, z tym wszystkim, szalony gość. Kurwa, ludzie się patrzą na mnie. Chyba już jestem rozpoznawalny z TikToka i z YouTube'a. Tam o tym TikToku to oczywiście żartuję sobie, że proszę mi kurwa nie pisać komentarzy, że odjebało od sławy czy coś, nie? Kurwa, widzowie, jakby co to, trzymamy się wersji, że tu miałem drugą dostawę. Dobra, mam dolarsy. Mogę jechać na robotę. Przyda nam się ta kładka. Wyjątkowo dzisiaj. Po tym failu z samego początku. Kurwa, ja w ogóle z tego wszystkiego zapomniałem potwierdzić odbiór. A już zdążyłem być w domu i wrócić na Starowiślną. Dzień się zaczyna dobrze. Adrenalinka się delikatnie podniosła. Kurwa, dostawa zadyszka, ja już zrobiłem chyba 7 km. Deal życia, kurwa. O, Pikachuki. Dzień dobry, do pana, tak? Dziękuję bardzo. Do widzenia. Kornerek z Ivoru. Dziękuję panu bardzo. Trochę średnio to wyszło, bo kurwa do gościa miałem w sumie z tej galerii 700 metrów. Niby miał wyliczone, a jakby nie miał, to byłby problem. Czy radiowo... Chyba można bezpieczny rower zostawić. Kurwa, Donald Tusk przyjechał, czy jaki chuj? Dobry? 003. Na Przemysłową. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Dzień dobry, ja na siłownię poszedłem. Tak, tak. Yes, to jest like a maze. Thank you very much. Thank you. Bye. Kurwa, full exclusive, basen, wszystko. Fajnie. Fajnie tam mają. Godzina minęła, ja mam 20 zł. Ja pierdolę. Kolejne za 8 zł. Pizza Hut na Daszyńskiego. A szybki rzut, tylko znowu... Znowu plecak muszę rozkładać. Tu wyjadę. Ta brama się jakby kurwa zamkła. No i wpytek kurwa, przycisk nie działa. Ja pierdolę. Nie no, no kurwa rozdupcy mnie. To działa? Całe kurwa szczęście. Gdzie ja tu wyjechałem? Tu jadę nad tym mostem. Nie widzę. Jeszcze 278 będzie gotowe już? Tam widzę, że jest. To ja muszę zapłacić. 278 i to jest do zapłacenia. To jest moje. 58,29. Tak. Może być bez 70 groszy? Może być. Dobra, gotóweczka dla pana. Dzięki. Proszę bardzo. Dzięki. A pan? Dostaję za ten kurs chyba 8 zł. Brasza może być bez 79 groszy. No to kurwa jadę charytatywnie z tą pizzą kurwa. Aj, proszę, proszę. Dobra, włączam lampki. Żeby mnie to nie pierdolło. No, czyli tu gdzie zawsze. Dzień dobry. It's okay, dziękuję. Thank you so much. Bye. Szóstka na piwko, nice. Kurwa, nic nie wpada. Opalę w rynek. Czyli kurde, niepotrzebnie składałem ten plecak. Znów go muszę rozkładać. Dzień dobry, 931. Serio, dostawa jest na 40 metrów? To jest kurwa chyba jakiś rekord. Jest tam po drugiej stronie ulicy. To są dwie, już daję trzecią jeszcze. Proszę bardzo, dziękuję, pięknie, do widzenia. Kurwa, taka traska, że podejrzewam, że nawet kurierzy ci co pieszo donoszą, dowożą. O. To dłuższe kursy czeskie. Szlak na Pomorską. Sebastian Montroba zamówił zakupy z Biedronki. Chuja 8 minut jeszcze. Ja pierdolę. Kurwa, ci Ukraińcy to
nie wytrzyma minuty bez gadania przez telefon. Chyba co ich widzę, to każdy zestaw słuchawkowy i cały czas napierdalają przez ten telefon. Chyba się nie nagrało. Wziąłem tą biedrę i cisnę na pomorską. Dobra. Proszę bardzo, do widzenia. Indyjska restauracja z Dikla. Kolega to chyba nie bardzo może tym autkiem wjeżdżać. Globo, no. Dzięki. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Skurwa, no jak ja mam znowu tu wejść? Kurwa mać, do chuja! Kurwa. Ojebane to jest jakiś kurwa. Nie wiem, czy portier zauważył, że nakurwiam w te drzwi i otworzył to, czy ktoś z tych mieszkań, co do nich dzwonił. Kurwa, ja się z tym to otwiera, żeby stamtąd wyjść. Kurwa, najebali domofonów nim na chuj tyle tego. Następnym razem, jak będę gdzieś wchodził, to będę blokował, kurwa, drzwi, żeby się nie zamknął. Z tej restauracji znowu na Izaka. Dobra, 269. Tak ogólnie to zajebista traska na rower, no. No nie ma chuja, żeby to ciepło dojechało, to niech może sobie już napisali wiadomość, żeby piekarnik włączali, żeby się rozgrzał, tylko przyjadę, wrzucą. Kurka. Jakby gdzieś tu.
Dzień dobry. Proszę bardzo. Dziękuję, do widzenia. No i dobra, biorę znowu w tej samej restauracji z Izaka. I tym razem jedziemy w stronę Krowodzy na Mazowiecką. Dość długa trasa, 6,8 km niby, ale to zawsze już mnie coś zbliża do centrum. No. Kurwa, no godzinówka mi tragiczna wyszła dzisiaj. To może teraz jeszcze w te 2-2,5 godziny, co będę jeździł tu bliżej rynku, to może coś podreperuję. Budżecik. To jest to sprawa. Dobra. No i co? Znowu lecimy z pizzą na 5 km. Znowu będzie zimna pewnie. Co, dzisiaj jest jakiś dzień pizzy czy co? Przeciąłem chyba na 9, na 8 zamówień, to 6 chyba z pizzą jechałem. Globo. Dzień dobry. Proszę bardzo, dziękuję bardzo, do widzenia. Wziąłem sobie biedronkę ze szlaku. Pewnie do 20 minut jakieś najwcześniej zamówienie dostanę. Przejadę sobie tam pomału. Dostawa będzie gdzieś na płytę rynku. Wyjebałem to, nie będę stał jak wódz, kurwa. Pierdolone, kurwa, biedronki. Jak będę mieć, kurwa, zamówienie, to się dopiero wzywają, żeby przejechać. O kurwa, dojechałem do biedronki, a tam nawet się jeszcze nie pokazał licznik, żeby przygotowywali coś. Zaczekał kurwa kolejne 15 minut za darmo, na pewno kurwa. Nie ma chuja takiego. Ja mam już też jebane zarobki. Wpadł mi korner, kornerka weźmiemy na grzegórzki. I to się odjebało, najpierw policja jakieś kurwa. Podejrzane czarne samochody na niebieskich rejestracjach, a teraz kurwa autokary. Ja mam 110 jakby było. Nie włączyłem kamery, ale odebrany. Lecę na Rondo Mogilskie. Jadłem tego kornera ostatnio, zamówiłem sobie. Jak myślę, jeżdżę z tym, jeżdżę. A może bym spróbował. To ja tak często, Boże, cały czas. Często, cały czas, no. I często, i cały czas. Wziąłem sobie jakiś Massive Beef Attack. Podwójne mięso, 400 gram. No i zajebiste było. Wiem, że niby tam prawie pół kilo mięsa, ale ja jestem tych, co patrzą pod tym kątem, że bułka z mięsem 40 zł. To trochę w chuj, nie? Dzień dobry. Proszę bardzo. Do widzenia. W placu Wolnica tym razem. Już myślałem, że pizzka, ale jakiś carp me, nie wiem co to. Zaraz się dowiemy. 3 km mam do tego i mam w tym jechać na Ludwinowską. To Ludwinowska jest gdzieś tam przy Zakolu Wisły, chyba przy Zakolu albo przy Forum.